Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Rising Front, taka giereczka, która wpadła mi tam gdzieś w oko, przeglądając internet i takie powiedzmy shortsy z YouTube'a. No i tam ona tak była reklamowana, gdzie walka wyglądała na takiej zasadzie, że raczej wojsko pierwsze wojenne na przykład ścierało się tam z wojskiem takim powiedzmy z czasów wojny w USA, gdzie oni o niepodległość walczyli. No i tam widziałem właśnie coś, że MG broniło z pozycji gdzieś tam amerykańskich. No i zobaczmy sobie w sumie, rozpocznijmy sobie taką historyczną bitwę, bo wydaje mi się, że gra cała zaczęła się od tych historycznych bitew. I tu mamy takie cztery bitwy, jak widzicie. Możemy tutaj sobie je zacząć, dołączyć do któregoś z tych, że tak powiem, do jednej z tych drużyn. Przy czym, jak czerwoni, myślałem, że to są Brytyjczycy, ale teraz nie jestem pewien, ale dajmy zielone, powiedzmy, tak? Że zacznijmy jako oni. Grasę tutaj wczytuję wszystkie te rzeczy, znaczy tego, że no jest ich trochę więcej. No i tak jak widzicie, bitwa się właśnie rozpoczyna, tak? Tutaj pojawiają się te ludziki, które będą walczyć, jak widzicie, całkiem sporo ich się pojawia. Możemy sobie poglądać tą bitwę, popatrzeć, co tu się dzieje. Tam jak widzicie też całkiem spoko i w miarę jakoś to działa, że AI układa sobie tutaj linię z tej piechoty do ataku. Tu mamy okręt, z którego oni będą otrzymywać, mówię tutaj o Brytyjczykach, wsparcie artyleryjskie. Tak, tutaj jak widzicie mają 3, 4, 5, 6 armat z tego co widzę, no i one są jak widzicie obsługiwane jak najbardziej. Ogólnie zadaniem tutaj było coś takiego, żeby się obronić przez te powiedzmy 900 sekund. No tutaj widzicie, oni podchodzą, my możemy oczywiście ich wesprzeć. Tak, a tutaj akurat dobrze trafiłem do drużyny dobrej, aczkolwiek nie z tym uzbrojenie, co powinienem mieć. Bo jak zaraz wam pokażę, tutaj uzbrojenie jest dosyć zróżnicowane. Dodatkowo jeszcze mam ściągniętego moda, który te już tak zróżnicowane uzbrojenie rozbudowuje. No tutaj widzicie, akurat jestem właśnie uzbrojony w tą broń pierwszowojenną. Teraz jak widzicie, o wiele lepsza niż te ich tutaj uzbrojenie, co oni w tym momencie mają. Oczywiście jakbym tu chwilę dłużej wystawił się, to ja mnie mimo wszystko zestrzeli, nie jest aż takie, że tak powiem, głupio. O, widzicie, już dostałem, no. Akurat jak umieramy, to gra nawet nie jarzy, że umieramy, tylko tak się kładziemy. Tutaj jak widzicie, oni też się kładą, aczkolwiek tutaj oni bronią strony, powiedzmy, tego wzgórza. Przed tym całym natarciem tu się coś flaga zepsuła. Akurat to ja zepsułem jakimś modem chyba, no ale nieważne. No i tak, o, i tutaj możemy też się pojawiać na tych żołnierzach. Jeżeli jesteśmy gdzieś blisko właśnie tego sojuszniczego żołnierza, no to nie ma problemu, żebyśmy się pojawili. Oni, jak tutaj widzicie, ruszyli do szturmu. O, dobra, udało się wybronić. W tym momencie strasznie gęsto się tu robi, te ciała wszystkie tutaj zostają, więc te manekiny, powiedzmy, bo to są postacie bez twarzy, więc to trochę schodzi. No, widzicie, kolejna, że tak powiem, fala, która będzie na nas uderzać. Tutaj z naszych to tak widzę, że całkiem dobrze się bronią, no ale jakby nie patrzeć, bardzo dobrą pozycję mają. Ale przejdźmy teraz do tego, co tutaj jest najciekawsze, do tego, że możemy sobie zmienić te całe nasze wyposażenie. To jak widzicie, jest ta broń, co w grze została normalnie dodana, czyli na przykład ten karabin Lewisa, Lugera i tak dalej i gdzieś dotąd są te oryginalne bronie. Tutaj już jak ten na przykład widzicie AK czy Flame, to znaczy jeszcze miotacz ognia był normalnie dodany. Ale tutaj to już są te kilka broni jest z modów. Ja tutaj mogę sobie ustawić odpowiedni rodzaj amunicji, tak? Przy czym to zwiększa mi wagę naszej tej postaci całej. No i dobra. Ja sobie się pojawię jeszcze raz. No i widzicie od razu, że o wiele wolniej się mi postać porusza przez to, że właśnie mam to całe uzbrojenie na sobie. Więc o wiele gorzej idzie. Dobra, spróbujmy wskoczyć na ten bunkier. Nie wiem, jaki zasięg ma ogień, ale spróbujmy gdzieś tam ich sięgnąć. Nie wiem, czy cokolwiek mi się udało zrobić.
Ojejku, jestem taki ciężki, że chyba nie wejdę. Jak widzicie, można się zabandażować, ale ja dwa strzały dostaję i mnie nie ma. Teraz jak podejdą. O! No to nie pykło mi. No, jeszcze do tego swoich podpaliłem. No, zbyt dużych obrażeń ten ogień nie zadaje. I chyba trochę spaliłem swoich. Eksplozje są strasznie głośne. Spróbujmy może ich ściągnąć, tą obsługę. Zobaczmy. Z Mozina, z snajpy. O, tu... Nie wiem co to jest. Dobra, kolega mnie tutaj wspomoże. Zobaczymy jak to się z tego celuje. O, ja cię kręcę. Tylko, że ta snajper ma tak daleki zasięg, że ja tej obsługi w ogóle tam nie widzę. W sensie ona się nie pojawi, bo jest za daleko. O, padł. Widzicie, oni na tej odległości gra nie renderuje w ogóle uzbrojenia. Mimo, że oczywiście mam to tutaj na maksa, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Tak samo animacja, zasięg rysowania żołnierzy. No niestety przez to nie jest on. Możemy sobie wyczyścić pole bitwy na przykład z trawy, tak? Jakkolwiek tragicznie wtedy ono wygląda. Dobra. No i tutaj wracamy do tego. Dodatkowo jeszcze poza tym, że są tutaj te możliwości dorzucenia naszego uzbrojenia, tak? Sobie jakiego tam chcemy. To możemy również tutaj budować różne rzeczy, tak? Widzicie, są rzeczy, które normalnie były w grze. Tutaj jeszcze w trakcie jak twórca je stworzył. Bardzo nieprzyjemne są te eksplozje. Widzicie co, ja się tymi eksplozjami zaraz zajmę. Niech tam walczą. A my się zajmiemy tymi eksplozjami, bo są bardzo nieprzyjemne, bardzo, bardzo. Dobra. O, budynki i możemy ich czymś tutaj strzelimy zaraz. Oj. O, łódź podwodna. Zobaczmy sobie rocket barrage tutaj na ten ich statek. O! Nawet nie wiedziałem, że tutaj w trakcie gry coś takiego jest. Gdzie ja mogę zobaczyć ile my mamy? Chyba nie mogę z tego co widzę. Chociaż nie, chyba w menu dowodzenia będę to widział. A, to jest chyba z tego co widzę kasa, o, widzicie? American Artilleryman Platoon, American Grand Mountain Boys. Gra chyba automatycznie to sama, mi się wydaje, kupuje. Nie wiem, Disable Green. No tak mi się wydaje, że ubywa trochę tej kasy. Bo to jest z tego co rozumiem kasa. Teraz zobaczymy czy on ją wykorzysta, bot, i coś zrobi za to. Eksplozje są nawet głośne na tym. A coś powinni z tym zrobić. No dobra, zobaczmy. Coś tańszego najwyżej weźmiemy.
Bo jak widzicie, jest tego tam całkiem sporo do wyboru. Co możemy tam sobie wybrać? Działo paryskie na przykład możemy. Ale dobra, nam chodzi, żeby tutaj zniszczyć te ich ostrzał. Ostrzał z moździerza. No, zobaczmy. Czy jestem w stanie to tutaj wezwać? Tak. Ojej, kolor rozrzut jest tak duży. Rozumiem. Jak zostanie, to tak jakby odłamkiem dostał. Okej. Okay. Stówę mamy. Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze jest sensownego. No, to jest bardzo tanie. Atak rakietą. No. A nam nie pykło. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rocket from the Delta to the DMZ. To jest moda, oczywiście. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? O, jakąś wrzutnię i tak dalej. No, ale tego z tym nic nie zrobimy. No, tu ja widzę, że oni raczej sobie... O, chociaż? Wesprzyjmy ich jeszcze tutaj. Nie, 220 sekund zostało, to raczej czerwoni sobie w międzyczasie nie dadzą rady. Jeszcze jacyś zostali czerwoni? A tu jeszcze idę. Na pewno mają lepszego cela i, że tak powiem, wiedzą, gdzie co się dzieje. Dobra, ale przejdźmy sobie do tego, co jest tutaj najbardziej ciekawe. Czyli do możliwości jakby robienia wszystkiego, co się da na takich mapach. I wchodzimy wtedy sobie, nie, tutaj jeszcze jak widzicie są różne mapki, które zostały zrobione przez ludzi. Możecie sobie z warsztatu Steama je dociągnąć, tak? I tutaj się nad nich też pobawić. Możecie również tutaj zagrać jako i stworzyć sobie coś. Niepotrzebnie trochę to włączyłem. Nie wiem do końca... Aha, że możemy coś zbudować do obrony tego fortu, ale dla mnie o to chodzi. Wróćmy sobie tutaj do menu. Chodzi nam o tryb sandbox, który się wydaje tutaj być najciekawszy z racji tego, że możemy sobie wybrać tutaj, no powiedzmy tą mapę, co mieliśmy, tak? I wejdziemy do niej. To jest ta mapa, co przed chwilą graliśmy. I no i to tak samo się zaczyna, tak? Oni się pojawiają, tam się też pojawia. Przy czym tutaj mamy dostęp do nieskończonej liczby kasy. Już wam pokazuję, jak widzicie, jedna i druga strona ma dostęp. Przy czym oni mają tu jakąś ustawioną chyba częstotliwość tutaj robienia tych jednostek i o obronę. Przy czym nie wiem za bardzo, jak tutaj dać, żeby oni... Ja, form line. Nie za bardzo wiem, jeżeli chodzi o obronę tego miejsca. Bo jak widzicie, tutaj jest Assault Position, Form Line, Mal Charge. A my nie chcemy, żeby na przykład atakowali Execute Orders. No to oni, jak widzicie, idą. Nie wiem, czy to jest w trybie, znaczy w trybie, czy to jest jakoś w mapie ustawione. Dobra, nie, no ja muszę załatwić tą artylerię, bo nie będę jej tak słuchał cały czas. Dobra, dawać to jakieś uzbrojenie, które ją załatwi. Nalot, czy nie wiem, gaz bojowy, cokolwiek. No zobaczmy, jak to działa.
czy trafi w ogóle, i w błoni to też się schowali, można powiedzieć, trochę pod tym podkładem. No, powinno coś przylecieć. Tak mi się wydaje. Dobra, oznaczeni są. O kurcze. No im się nic nie stało. Coś, co ich na pewno trafi? Nie mam pojęcia, co tutaj dać. Czyż ten atak rakietowy fajnie wygląda, albo cluster bomb. Może to ich trafi? Albo... No i dobra, jest stanowiska załatwione, nie będą nam strzelać. Zobaczmy, co tutaj się dzieje w tym momencie. No. Wybronili się. Idą kolejnie. A ciekawe, jak dużo mogę ich rzucić w ogóle do takiego ataku. Dobra, spróbujmy ich tutaj wesprzeć. Spawning sobie on point. On haku. Dobra, czyli to są czerwoni. Czerwonym do boju można dać... Zobaczmy. A, to są... Line Infantry. Zwróćmy im tam parę. A my sobie tutaj damy też do zielonych tym razem. Damy sobie przemianie, chcesz, bo oni atakowali. To nie wiem, co tutaj trzeba dać, tak szczerze powiedziawszy. Ale dajmy sobie najdroższy polski oddział, jaki jest, za 175 dwa razy. I zobaczymy, jak sobie chłopaki poradzą. No, od razu flaga nasza. Najlepiej. Bardzo dużo ich tu idzie. Przy czym zauważcie, że tamci idą jakoś tak inteligentnie, a ci idą taką kupą. Nie wiem, z czego to wynika. O, tu widzicie? O kurde. Aczkolwiek koszą ich strasznie, bo są ci są już ustawieni, a ci od nas wylatują tym jednym wejściem. Jak to się dowodzi na przykład? Command map. Nie no, ale to jest command map. Dam radę jakoś tutaj coś kliknąć? A, da radę. No dobra, i co jak ja dam tak? Okej, okay, to w ten sposób się dowodzi. Dobra, to jeszcze raz. Mogę tak o, postawić ich? Nie, muszę popatrzeć chyba się to. O. Czemu? O. Invalid placement, ale się pojawili. Friendly predator missile inbound. Menu i ten razem z tym mi się włączyło. Budowanie razem z pojawieniem woja. No spoko. Dziwnie, powinno się przełączać samo. No i dobra, czy ja mogę tym czymś tutaj dowodzić? Tu mi się wydaje, że są jakieś ustawione komendy, co oni mają zrobić, że na przykład mają dojść tutaj, sformować linię, po czym stąd dopiero ruszyć i jako... Już tak wiecie, do natarcia, nie? No dobra. No teraz się trochę rozbiegli, jakoś to wygląda. No co to, chłopaki stamtąd wyskoczyli. Co oni w ogóle są uzbrojeni? W kałasznikowy. Co tam jeszcze mają? O, PK mają. No, ale jak widzicie, mimo wszystko tutaj poza tym, że są o wiele bardziej szybkostrzelne te uzbrojenie, co mają nasi, to
I tak jednak bardzo dobrze tutaj walczą z tym uzbrojeniem, nie? Zwłaszcza, że oni się w ogóle położyli z tymi muszkietami, co raczej byłoby niemożliwe. Bo trzeba go, wiecie, wstać było trzeba, żeby go załadować. No ale dobra, zobaczmy sobie, co tam jeszcze można zbudować. Mamy tutaj BTR-a, Humvee. Zobaczmy. Pojedzie w ogóle? Chyba nie. No, tak jak myślałem, nie pojedzie. Czekajcie, spróbuję się pojawić tam na jednym z tych chłopów. Wstawiam, że będę po prostu mógł obsługiwać ten karabin maszynowy na tym. No. No. Co to już wszystko? Się pojawią, to ich załatwimy. Ło, oni gdzieś tam z tyłu wyszli. Okej. Okay. O, nie, wrócę się do tyłu. A, idą zająć flagę. Nie przetustujemy tego. No ale dobra, jeszcze zobaczmy, co tutaj można wybudować. To pewnie naloty są tak jak to. I to też pewnie czołg też będzie pewnie stał i będzie nieruchomy. Tylko, że nie za bardzo wiem, do kogo czym czołg dołączył. Enter, żeby wyjść z budowy. O, możemy dowodzić faktycznie czołgiem. Aczkolwiek, no, nie rusza się, tylko żeby wracać armatą sobie po prostu, żeby ewentualnie strzelić. Bardziej jak taka stanowisko ogniowe. O, pojawili się. Szybko do Hammera. Bo to też można dać zwolnienie czasu. Na przykład dajemy sobie te. Albo zatrzymać w ogóle czas. To jest chyba dobre, jak jeżeli byśmy chcieli coś na przykład ustawić. Zaraz sprawdzimy. Cofniemy się jeszcze raz do menu i wejdziemy tu z powrotem. Spróbuję ustawić im na tym wzgórzu karabin maszynowy. Zobaczymy. Start. Mapa. Ok. Dobra, jesteśmy i zatrzymajmy, tak? O, zatrzymaliśmy sobie. I teraz pytanie, czy oni będą tutaj to obsługiwać? My chcemy robić rzeczy dla zielonych. Czy ja muszę to jakoś wybrać? Nie wiem. Nie wiem, czy przypadkiem właśnie im nie stworzyłem oddziału tego. Dobra, dodamy jakiś oddział tutaj tego tej piechoty. O, to są ci American Green Mountain Boys. Okej. Okay. I teraz tak, o, dajemy sobie B. Nie B. Caps Lock. I tu mamy karabin Vickersa. Jakąś armatę mamy. Bertę. Maxim. O, dobra. Maxim jest to postawić. Chociaż, kurczę. Mało widać przez te. No, dobra. O, tutaj postawi Maxima. A zobaczcie, że pojawią się obydwie rzeczy, bo no. Bo znowu jest tak, że budowanie i ten nałożyły się na siebie. To jest trochę bez sensu. No, no a spróbuję. Ciekawe, jak to dam, czy ktoś na to wejdzie do rady. Tak o. Mogę to w ogóle usunąć? Na przykład te ich okopy? Coś takiego jak usuń? Na środku budynku? Że bym chciał, żeby wzięli. O, nie wiem, co to da. Jak to przy budowaniu się coś kasuje? Wyjdź. O, czekajcie, bo tu jest coś w opcjach. To jest, no nie, nie widzę takiej opcji. Zaraz tam to rozwalę granatem i... No, tylko, że nie mogę się ruszyć też, jak oni mogą.
Czemu one nie wybuchają? Dobra, zatrzymamy jeszcze raz. Spektakl i dawać jeszcze raz tutaj te maksimy. Tam gdzieś z tyłu ten oddział polski, ale gdzieś tam z daleka, żeby szedł. Żeby nie skończył tak jak wtedy, że wyskoczyli wszyscy na raz. Gdzie to tutaj było? To było gdzieś niżej. No, w ogóle. Sporo widzę tych dodanych jest krajów, ale nie wiem, czy to nie robi jakiś Polak. Zważywszy na to, że akurat Polska jest, co jest raczej rzadkością. Dobra, już chyba żeśmy przez przypadek zrobili. Teraz maksimum się pojawią, nieważne. Jest, przez przypadek. Żeśmy zrobili. No i czekajcie, zatrzymam ich i dam, żeby nie szli jakoś gdzieś. O, nie, nie. Nie chcę, żeby. Mogę to jakoś. O, no super. Że mapą nie mogę nawet ruszać. Ej, no. Zepsułem już coś. Mapo, przesuń się. Zostańcie tu. Wy też tu zostańcie. Nie, obierzcie sobie jakiś punkt zaczepienia. Ci wlezli tam do nich się naparzać. Ale obsługują tego Maksima? A nie, to z tym dźwiękiem powinni twórcy coś zrobić. Bez zagłosu po prostu. Masakra. W sensie, że to rozumiem, że na pewno eksplozje nie były ciche, ale no jest to bardzo nieprzyjemne przy słuchaniu. Zaraz to był klaster. Spoko, nic już mnie usłyszeli, ale okej. Okay. Bo że jesteśmy ogłuszeni w tym momencie. Dobra, puśćmy parę tych oddziałów dla czerwonych. Mapa dowodzenia. To jest 110. Zobaczymy, ile w stanie jest wytrzymać gra. O. No widzę, niechętnie, nie są chętni do obsługiwania maksimów. A jak damy jakąś artylerię? Gruba Berta? Jak to z daleka? Aha, bo tu ktoś wali tego. Aha, bo oni doszli do wniosku, że jednak będą atakować. No dobra, zobaczmy jeszcze tę artylerię jakąś, jaka tu jest. Gdzie ona była? O, średnia artyleria. Już przez chwilę myślałem, że ona taka wielka jest. Czy oni ją obsłużą? O, to wygląda na to, że idzie to obsłużyć, czy nie? O, to jako widzę obsługują, bo to jest chyba oryginalne i dlatego. To czekajcie, to jeżeli bym dał coś Vickersa na przykład, stanowisko, czy ktoś to obsłuży? Znaczy nie, zobaczcie, on tu siedzi za tym się wydaje. Oni chyba swoich trafili. Spoko. No, tam ładnie dostali, ale tu widzę, to oni siebie załatwią. Mamy. No ale to dziwnie, obsługują te cztery, te dwa nie. Jakoś tak gdzieś śmiesznie. Śmiesznie i dziwnie. Zobaczmy, co tutaj jeszcze takie jest. O, może to powinienem był im dać. Może to by ogarnęli
Chyba ludzie się tym załatwią. O, spadają te pociski. O, ale nie są takie mocne. To jest mocne. Ale nie wiem, czy oni tego załatwić nie mogą? Bo... Aha, dobra, oni chyba to przejęli, tak? Te ludziki tu obok stoją? Tak, stoją tu obok, zobaczcie. O, i zaczęli schodzić tam do nich. Ciekawe, czy jest jakaś bitwa taka, w takim razie, przy której można było się bardziej pobawić. Chodzi mi tutaj o mapę bardziej taką płaską, gdzie można było tutaj pooperować. No i to tak mniej więcej wygląda ta gra. Na pewno jutro poszukam jakichś ciekawszych map, na których można będzie się bardziej pobawić, bardziej płaskich, coś w tym stylu, popatrzymy, no i tam będziemy wtedy działać. A to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie tej giereczki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z niej. Siemaneczko.